braku nowych leków, rzeczywiście nowych i silnie działających, wymierzonych przeciwko prawdziwym chorobom nękającym ludzkość, takim jak nowotwory złośliwe czy nadciśnienie tętnicze, przemysł farmaceutyczny znalazł łatwiejszy sposób utrzymania dochodów ze sprzedaży – wymyślanie nieistniejących chorób. To ich leczenia oferuje leki nie wykazujące żadnej skuteczności. To jednak nie ma znaczenia, ponieważ nikt na te choroby nie cierpi. Choroby na sprzedaż. Za tydzień będziesz miała okres. Jesteś drażliwa, masz chwiejny nastrój i czujesz się wzdęta. Zwykłe objawy poprzedzające miesiączkę, a może dysforyczny zespół przedmiesiączkowy. Idź jak najszybciej do lekarza, gdyż może to być poważna sprawa. Kobiety odczuwają przed miesiączką pewne napięcie, drażliwość i niepokój. Zawsze tak było. W przeszłości, w czasach, gdy mężczyzna pełnił funkcję dominującą, stanowiło to źródło wielu nieporozumień małżeńskich. Wymyślono więc dysforyczny zespół przedmiesiączkowy. Czyż to nie piękna nazwa? Powtórzmy, dysforyczny zespół przedmiesiączkowy. Zatem kobieta podczas okresu jest w dysforii. Co to znaczy? Sięgnijmy do greki. Nie jest to termin precyzyjny. Można powiedzieć, że kobieta ma w tym czasie nieco chwiejny nastrój. Ale to można leczyć. Leczmy więc, tylko czym? I tu spadniecie z krzesła. Oto historia ze Stanów Zjednoczonych. Po co masz się męczyć? Lecz jeśli jesteś w ciąży lub ją planujesz, powiedz o tym lekarzowi, gdyż lek wywołuje działanie niepożądane. Na rynku istniał znany lek antydepresyjny o nazwie Prozac. Otóż upłynął nań czas trwania patentu i nie przynosił producentowi żadnych zysków. I co się dzieje? W ciągu jednego roku ukazuje się w 30 czasopismach 100 artykułów na temat zespołu dysforycznego. Przedstawiciele firm farmaceutycznych rozdają lekarzom fragmenty tych publikacji, by im uświadomić istnienie wcześniej nieznanej choroby. Lekiem będzie cząsteczka identyczna z cząsteczką Prozacu. Podobne dawkowanie i wszystko inne poza kolorem. Będzie kosztować 4 razy więcej, ponieważ lek zażywa się tylko przez 5 dni w miesiącu. Trzeba odzyskać poniesione koszty. To zdumiewające i wyjątkowo sprytne. Dziś lekarze potrafią leczyć dysforyczny zespół przedmiesiączkowy. Jeśli pojawi się wysypka, zasięgnij natychmiast porady lekarza. Zauważono, że firmy farmaceutyczne, zamiast zadawać sobie trud i czynić wysiłki w kierunku znajdowania nowych leków, wykorzystują te już istniejące, wymyślając pasujące do nich zaburzenia. Mamy tu więc do czynienia z odwróceniem systemu, z odwróconym rozumowaniem. W zasobach tych firm znajdują się leki wykorzystywane do leczenia takich czy innych chorób, bądź środki, które zostały wcześniej opracowane, ale nie przyniosły zysków. Czy wobec tego nie można by wymyślić jakiejś choroby lub schorzenia, do leczenia którego przydałby się dany lek? Wyobraźcie sobie, że produkujecie samochody lub karoserie samochodowe. Waszym celem nie jest wytwarzanie wózków inwalidzkich. Będziecie chcieli produkować najbardziej atrakcyjne auta, by mieć na nie rynek zbytu lub by go powiększyć. Każdy przemysł, a przemysł farmaceutyczny w szczególności, ma jeden cel. Inaczej mówiąc, firmom farmaceutycznym nie zależy na zdrowiu publicznym ani na chorych, tylko na rynku sprzedaży, na potencjalnych rynkach sprzedaży. A najlepsze dla nich rynki to takie, na których sprzedadzą najwięcej i po jak najwyższej cenie. W owej atmosferze konkurencji, w poszukiwaniu nieustannego rozszerzania rynku, firmy te są zainteresowane zmianą kryteriów diagnostycznych chorób.
Większość ludzi ma normalne ciśnienie tętnicze, a tylko niewielki odsetek ma je na poziomie 160 czy 170 mm słupa rtęci. Mniejsza grupa osób ma ciśnienie 180 mm, a jeszcze mniejsza, wyższe itd. Zależnie od progu ustalonego dla zdiagnozowania nadciśnienia, większa lub mniejsza grupa pacjentów będzie kupować leki. Liczne firmy farmaceutyczne dążą nie tylko do poszerzania kryteriów rozpoznawania chorób i wydłużania czasu ich leczenia, lecz przede wszystkim do zmiany wartości progowych, czyli do zmiany definicji chorób. Weźmy dla przykładu 1000 dorosłych osób o nadciśnieniu powyżej 160/90, które biorą leki obniżające ciśnienie. Po 4 czy 5 latach leczenia 10 lub 20 pacjentów spośród nich uniknie incydentu sercowo-naczyniowego. To świetnie i mamy satysfakcję. Czasopismo Prescrire też wyraża zadowolenie. Trzeba jednak mieć na uwadze rząd wielkości. Znakomita większość tych osób brała lek, który nie przynosił im korzyści. Korzyść odniosła firma. Nie ma co do tego wątpliwości. Zrozumiałe, że jeśli dalej obniżymy próg nadciśnienia, będziemy leczyć jeszcze więcej ludzi i przyniesie im to jeszcze mniej korzyści. Natomiast zwiększy się liczba osób narażonych na działania niepożądane leków i oczywiście zwiększy się rynek zbytu. Byłem aktywny fizycznie i dobrze się odżywiałem, myślałem, że jestem w doskonałej formie. Zdziwiłem się więc, gdy lekarz powiedział, że mam za wysoki cholesterol. Wtedy zacząłem myśleć o swoim zdrowiu, potrzebowałem pomocy. Wiedziałem, że muszę pilnować poziomu cholesterolu. A czy ty pilnujesz swojego? W skrajnych przypadkach firmy farmaceutyczne wmawiają nam, że poziom cholesterolu u 25-latka jest normą dla wszystkich. Ale gdy wyjdziemy z takiego założenia, okaże się, że 95% Niemców i Francuzów ma podwyższony poziom. 95% of Germans and French are technically ill. Z punktu widzenia przemysłu farmaceutycznego to wspaniałe, to ogromny rynek zbytu. Można namówić mnóstwo ludzi do zażywania leków z grupy statyn, obniżających poziom cholesterolu, a tym samym ryzyko zawału serca lub udaru mózgu. Wiemy jednak, że jeśli nie wystąpią inne czynniki ryzyka, takie jak wcześniejsze przejście zawału serca lub udaru, jeśli nie ma nadwagi ani nie pali się tytoniu, zażywanie leków z tej grupy tylko z powodu stężenia cholesterolu na górnej granicy normy zwiększa ryzyko śmierci. Ostatniej poważnej korekty amerykańskich wskazówek dotyczących poziomu cholesterolu dokonano w 2001 roku. Otóż na 14 specjalistów zasiadających w zespole wytyczającym te progi, 9 miało powiązania finansowe z firmami farmaceutycznymi. To były bardzo ważne ustalenia, ponieważ w ich konsekwencji liczba Amerykanów, którym zalecano zażywanie statyn, niemal się potroiła. Wzrosła z 13 do 36 milionów. U większości spośród tych 23 milionów, których zaczęto leczyć na podstawie owych wytycznych, nie wystąpiły wcześniej choroby serca. Grupa zajmująca się cholesterolem, nazywana przez jej krytyków mafią cholesterolową, nie zadowala się stwierdzeniem, że obniżenie stężenia tej substancji pomaga leczyć choroby serca i naczyń krwionośnych. Pragnie również przekazać społeczeństwu amerykańskiemu, zarówno pojedynczym pacjentom, jak i lekarzom wypisującym recepty, wyraźne przesłanie. Wykorzystuje wszelkie sposoby dotarcia do Amerykanów, zachęca ich, by zainteresowali się swym stężeniem cholesterolu. Kampania Poznaj swój poziom ma na celu to, by każdy obywatel znał tę wartość,
i był jej świadom. A więc lekarze będą zalecać pacjentom pomiar poziomu cholesterolu, a niektórzy pacjenci sami poproszą o skierowanie. Jeśli poziom okaże się nieco za wysoki, doktor powie: panie Jones, ma pan trochę za wysokie stężenie cholesterolu, proszę przyjść do mnie za 3 miesiące, ale w tym czasie musi pan zwiększyć aktywność fizyczną i zdrowiej się odżywiać. Jeśli te działania obniżą stężenie cholesterolu, nie będzie trzeba stosować leków. Lecz na ogół taka zmiana trybu życia nie prowadzi do obniżenia poziomu cholesterolu, więc przy następnej wizycie lekarz powie: niestety, cholesterol się nie poprawił, przepiszę więc lek obniżający jego poziom i nie będzie się pan musiał o nic martwić. Ale tu lekarz trafia kulą w płot, ponieważ zwiększenie aktywności fizycznej i zdrowsza dieta obniżają ryzyko chorób serca o 60-80%. To niezwykle skuteczna metoda prewencji. Ale gdy lekarz mówi: dam panu lek i nie będzie się pan musiał o nic martwić, kompletnie chybia celu, ponieważ pacjent podjął wcześniej właściwe działania, zmienił tryb życia. Ten lekarz nie rozumie, że wprawdzie nie obniżają one poziomu cholesterolu, lecz z pewnością zmniejszają ryzyko chorób serca. Bob Dole. Odwaga jest cechą wielu Amerykanów, ryzykujących życie, walczących z poważnymi chorobami. Kiedy rozpoznano u mnie raka prostaty, moją główną troską było pozbycie się nowotworu. Ale później zacząłem się martwić o możliwe konsekwencje zabiegu operacyjnego, takie jak zaburzenia erekcji, często zwane impotencją. To temat krępujący, ale jakże ważny dla milionów par. Bob Dole przegrał wybory prezydenckie z Clintonem, a Clinton, poza tym, że zwyciężył, z pewnością nie potrzebował takich leków. Tymczasem Dole potrzebował, i to nie tylko leków, lecz także pieniędzy. Kampanie prezydenckie są kosztowne. W ten sposób Dole stał się rzecznikiem kampanii informacyjnej na temat zaburzeń erekcji, a potem na temat Viagry. To było bardzo ważne z powodu wstydliwej natury tego problemu. Mógł o nim mówić tylko ktoś starszy, cieszący się wielkim poważaniem i o bardzo konserwatywnych przekonaniach. O impotencji nie mógłby mówić ani żaden hippis, ani podstarzały gwiazdor rockowy. Z tym przekazem trzeba było trafić do najbardziej konserwatywnych warstw przeciętnych Amerykanów, ponieważ jest ich więcej niż hippisów. To był strzał w dziesiątkę. Doskonały człowiek, senator z południa i weteran II wojny światowej. Niezwykle szanowany i mówiący o kłopotach z erekcją. To przekonało wiele osób. Jeśli Bob Dole ma odwagę o tym mówić, to ja też mogę. Kocham moją żonę, kiedy grając w Scrabble znajduje nieprawdopodobne słowa. Gdy mówi mi o piłce nożnej, by zrobić na mnie wrażenie, i gdy bagatelizuje moje kłopoty z erekcją. Nie chcę jej stracić, dlatego wybieram się do lekarza. Producentom leku takiego jak Viagra udało się nas przekonać, że każde odstępstwo od 100% sprawności seksualnej jest w każdych okolicznościach wyrazem dysfunkcji wymagającej leczenia. Dawniej istniała grupa starszych mężczyzn cierpiących na inne schorzenia, które zaburzały ich potencję, ale stanowiliby oni zbyt mały rynek zbytu dla leku takiego jak Viagra. Dziś przekonuje się więc młodych ludzi, nawet nastolatków, że jeśli nie spisują się doskonale za każdym razem, są chorzy i że lek naprawi ten kłopot. Być może to zmęczenie, a może dlatego, że patrzy na nas pies. Może to film podciął mi skrzydła. Może za dużo zjadłem. Może z powodu kryzysu.
A jeśli to wszystko nie ma znaczenia, nie szukaj kolejnych przyczyn. Zaburzenia erekcji można leczyć. U ciebie również. Czytając przed tygodniem niedzielną gazetę, znalazłem w jej dziale sportowym całostronicową reklamę leku Cialis, środka stosowanego w przypadkach zaburzeń erekcji podobnego do Viagry. Otóż innym sposobem poszerzenia rynku zbytu jest zalecanie systematycznego zażywania leku stosowanego dotychczas sporadycznie. Można zrozumieć, że kiedy mężczyzna planuje jakąś sytuację intymną, sięga po Viagrę lub Cialis. Ale w tej reklamie dwie rzeczy przykuły moją uwagę. Był w niej kupon z instrukcją: wytnij ten kupon i zanieś swemu lekarzowi, a otrzymasz darmową próbkę leku Cialis. Można powiedzieć: w porządku, w ten sposób pacjent zaczyna myśleć o swoich zaburzeniach i o ich objawach. To forma poszerzania rynku. Ale w reklamie czytamy również: zażywaj Cialis codziennie, będziesz zawsze gotów. To hasło trafia w sedno stereotypowej męskiej postawy. Musisz być zawsze gotów, bo nie znasz dnia ani godziny. Na wszelki wypadek zażywaj Cialis. To niezwykle sprytna strategia, lek ma być zażywany codziennie. Mówią, że dopada leniwych, tych, co łatwo rezygnują, słabe uszy, nieambitnych, nieodpowiedzialnych i przegranych, lub tych, którym brakuje odwagi. Ale depresja jest chorobą, która może dopaść każdego. Depresja, a zwłaszcza poważna depresja, jest dobrym przykładem marketingu diagnozowania choroby. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku bardzo często rozpoznawano lęki. Każdy miał jakiś rodzaj przewlekłego lęku, ale mógł sięgnąć po środki stosowane w terapii tych zaburzeń. Były to leki z grupy benzodiazepin, m.in. Librium i Valium, oraz inne środki przeciwlękowe. Firmy farmaceutyczne reklamujące benzodiazepiny zajmowały się jednocześnie lękami. W latach 60. i 70. lekarze byli więc zachęcani do rozpoznawania przewlekłego lęku. Pacjentowi, który przychodził do gabinetu zmęczony, w płaczliwym nastroju, trochę nerwowy i niespokojny, lekarz mówił: cierpi pan na przewlekły lęk, zapiszę panu Valium. Ale w latach 80. zaczęto kojarzyć benzodiazepiny, takie jak Librium i Valium, z uzależnieniami. Zarówno pacjenci, jak i lekarze odwracali się od nich przerażeni, myśląc: cóż to za straszne leki wywołujące uzależnienia. W ten sposób otworzyła się droga do wejścia na rynek depresji. Jesteś smutny, zmęczony, niespokojny i przytłacza cię beznadzieja. Cokolwiek robisz, czujesz się samotny i nie cieszą cię rzeczy, które kiedyś kochałeś. Wszystko jest inne niż dawniej. To objawy depresji, poważnej choroby nękającej ponad 20 milionów Amerykanów. Firmom farmaceutycznym udało się przekonać ludzi, że to, co kiedyś uważano za lęk, jest czymś innym, że za tym lękiem kryje się choroba, depresja. Wynika z obniżenia poziomu neuroprzekaźnika serotoniny w mózgu. Ale jeśli chorzy będą zażywać pigułki, działające trochę jak witaminy, stężenie serotoniny powróci do normy. Depresja może wynikać z zaburzeń równowagi neuroprzekaźników wydzielanych przez neurony mózgu, ale nie musisz cierpieć. Lekarz potrafi rozpoznać depresję. Wszyscy znają jej objawy. Depresję stwierdza się w przypadku występowania 5 z 9 symptomów tej choroby przez okres co najmniej 2 tygodni. Wśród tych objawów są smutek, zobojętnienie, zmęczenie, bezsenność, utrata apetytu, trudności ze skupieniem uwagi podczas codziennych czynności, myśli o śmierci, spowolnienie ruchowe.
Ale wiele osób manifestuje przez okres 2 tygodni zmęczenie, bezsenność, smutek czy zobojętnienie po różnych przejściach. Problem jednak w tym, że na tych kryteriach opierają się nie tylko specjaliści, którzy umieliby odróżnić zwykłą reakcję na odejście kogoś bliskiego, utratę pracy czy zdradę od prawdziwych zaburzeń psychicznych. Przynajmniej niektórzy byliby w stanie to zrobić. Ale owe kryteria tak głęboko tkwią w naszym sposobie myślenia, że stały się samą definicją tych zaburzeń. Depresja jest stanem emocjonalnym. Przejawia się smutkiem i zobojętnieniem. Towarzyszą jej też objawy fizyczne, bóle i zmęczenie. 5 spośród 9 objawów to ocena dość arbitralna. Być może należałoby uznać, że osoby spełniające mniej niż 5 kryteriów znajdują się na pograniczu łagodnej depresji. Zresztą w formularzach wypełnianych przez pacjentów jest powiedziane, że jeśli występuje u nich mniej niż 5 objawów, wykazują podprogowe cechy depresji lub łagodniejszą jej formę. Określa się to różnymi nazwami. Widzimy więc, jak na podstawie tej listy objawów można każdy epizod smutku spowodowany jakimś ciężkim przejściem uznać za chorobę i niemal automatycznie poddać ją terapii lekowej. Na tę chorobę cierpi dziś we Francji ponad 3 miliony osób. Chorobę, która czasem nie pozwala mówić, ani śmiać się, jeść, pracować, spać, ani rano wstawać. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku dla grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny upłynął czas trwania patentu. Przemysł farmaceutyczny znalazł się więc w trudnej sytuacji. Mógł był wynaleźć nową grupę lepszych leków przeciwdepresyjnych i powiedzieć lekarzom: pacjenci, u których leczycie depresję, rzeczywiście na nią cierpią, ale mamy teraz nową grupę bardziej skutecznych leków. Kłopot jednak w tym, że firmy farmaceutyczne nie dysponowały skuteczniejszym lekiem. Doszły więc do wniosku, że najlepsze będzie powtórzenie manewru, jaki wykonały 20 lat wcześniej, gdy przekształciły pacjentów cierpiących na lęki w pacjentów chorych na depresję. Tym razem przekonały pacjentów z depresją, że cierpią na chorobę afektywną dwubiegunową. Ta choroba może zrujnować karierę zawodową, więzy rodzinne i przyjaźnie. Mam od lat silne wahania nastroju, gonitwę myśli albo nadmierną energię i bardzo łatwo się denerwuję. Choroba dwubiegunowa wymaga w fazie maniakalnej wielomiesięcznej hospitalizacji. W fazie depresyjnej występuje bardzo poważne obniżenie nastroju, prowadzące często do myśli samobójczych, co również wymaga długotrwałego pobytu w szpitalu. Firmy farmaceutyczne, działając we własnym interesie, nazywają zwykłe wahania nastroju, jakich wszyscy doświadczamy, chorobą afektywną dwubiegunową. Choroba afektywna dwubiegunowa ma 2 fazy – maniakalną i depresyjną. Trzeba o tym wiedzieć, by zrozumieć swój stan, ale to nie pomaga żyć, gdy jest się raz w euforii, a raz w skrajnym przygnębieniu. Chorobą afektywną dwubiegunową typu 1 nazywa się obecnie klasyczną jej formę. Ale przemysłowi farmaceutycznemu udało się znaleźć wyniki badań wskazujące, że występują również inne typy tej choroby. 2, 3, 4 i wreszcie tak zwane spektrum choroby dwubiegunowej. Owe odmiany ilustrują stopniowo coraz słabiej wyrażone objawy zaburzeń, aż do zmiennych nastrojów, jakie każdy z nas może mieć w ciągu dnia.
Na przykład w poniedziałek rano często mamy nie najlepszy humor. Jeśli jednak później, po południu, sprawy układają się po naszej myśli, nastrój się nam znacznie poprawia. Gdybyśmy, jak zalecają nam firmy farmaceutyczne, prowadzili karnecik nastrojów, wyszłaby nam linia krzywa, wznosząca się i opadająca. Moglibyśmy z tego wysnuć wniosek, i nasz lekarz byłby również tego zdania, że takie wahania nastroju, nawet w ciągu jednego dnia, są pierwszymi oznakami zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Oczywiście lekarz powie, że powinno się leczyć chorobę we wczesnym stadium, zanim stanie się poważniejsza i nieuleczalna. Istnieje dziś ogromna presja z powodu definicji tych chorób oraz łatwej dystrybucji leków do ich leczenia. Chodzi o to, by ludzie nieustannie i jak najlepiej funkcjonowali w społeczeństwie. Jeśli tak nie jest, jeśli nie odgrywają swoich ról społecznych, psychiatrzy podejrzewają zaburzenia i zalecają natychmiastowe podjęcie leczenia. Moim zdaniem, w tym świecie, który tworzymy dla naszych dzieci i wnuków, ogranicza się w ten sposób wolność wyrażania ludzkich emocji. To, co nazywamy depresją, jest rodzajem kataru duszy. Może dotknąć każdego, ale poddaje się leczeniu. W przypadku depresji istnieje doskonały środek antydepresyjny, który został przetestowany. Według badań amerykańskich ten lek jest skuteczny w 65% przypadków. To, co widzieliśmy w Japonii, można nazwać mega projektem marketingowym. Nie jest to próba zmiany nastawienia ludzi do określonego produktu, lecz usiłowanie zmiany środowiska, w którym pragnie się ów produkt umieścić. Od kiedy? Być może to depresja. Od jak dawna cierpisz? Od jak dawna jesteś przygnębiony? Trwa to już od miesiąca. Jeśli rzeczywiście tak jest, idź do lekarza. Nie pozwól, by przygnębienie trwało dłużej. Psychiatrzy japońscy wyrażali pogląd, że depresja jest w Japonii rzadkim zaburzeniem. Nie rozpoznawali jej często. Co więc zrobiły firmy farmaceutyczne? Zaczęły przekonywać rząd i moralizować, że lekarze w Japonii źle traktują swych pacjentów. Sfinansowały kampanię mającą na celu zmniejszenie poczucia wstydu, jaki mógł towarzyszyć Japończykowi, gdy był smutny lub przygnębiony. Zostawał wówczas w domu zamiast iść do lekarza. Kampania miała wykazać, że zaburzenia psychiczne nie są niczym nadzwyczajnym. Pojawiły się wywiady ze znanymi osobami, z gwiazdami telewizji, a w prasie publikowano artykuły, które miały zaznajomić ludzi z pojęciem depresji.
Nawet słowo utsubio, oznaczające w języku japońskim poważną depresję i przywołujące obraz osoby ciężko chorej, hospitalizowanej, zmieniono w wyniku wielkiej kampanii na Kokoro no Kadze, co można tłumaczyć jako katar serca lub przeziębienie duszy. Kokoro no Kaze, which means a cold of the heart, or a cold of the soul. That terminology meant several things. Terminologia ma duże znaczenie. Po pierwsze, złapanie kataru jest czymś bardzo częstym i nie ma nic wspólnego z chorobą umysłową ani oddziałem psychiatrycznym. To zwykły katar, wielu ludzi go ma, a jeśli jest tak powszechny, nie może być niczym groźnym. Po drugie, Japończycy zażywają mnóstwo antybiotyków. Mówili więc, przeziębienie to się leczy. I wreszcie dusza to coś bardzo poetyckiego. Ta koncepcja trafiła do przekonania Japończyków. Miała związek z ich odczuciami. Zmieniła ich postrzeganie depresji i stworzyła pojęcie depresji łagodnej, którą lekarze zaczęli leczyć, a rząd zaczął dostrzegać. Wcześniej nie chciał wiedzieć o tym, że Japończycy cierpią na depresję, poza nielicznymi jej przypadkami. Teraz rząd zrozumiał, że to zaburzenie może obniżać wydajność pracy. Leczenie depresji nabrało zatem sensu. Moje ciało było otępiałe. Tak otępiałe, że chciało mi się spać, ale nie mogłem zasnąć. Potem już na nic nie miałem ochoty. Nie wiedziałem, że cierpię na depresję. Byłem zdezorientowany i coraz bardziej przygnębiony. Tylko lekarz może mi pomóc. Momentem przełomowym stało się przyznanie dworu cesarskiego, że księżniczka cierpi na depresję i że poddano ją leczeniu. Kogóż sławniejszego można było sobie wymarzyć niż członka rodziny cesarskiej. Wspaniale się złożyło. Zaczęło się tak jak zawsze. Przemysł farmaceutyczny wystąpił z inicjatywą. Pozwólcie nam przeprowadzić kampanię oswajającą ludzi z depresją oraz badania kliniczne. Pozwólcie nam nagłośnić sprawę i przekonać do niej japoński rząd. Japońscy psychiatrzy, zwłaszcza ci opłacani przez firmy farmaceutyczne, sądzili, że postępują słusznie. Lecz w pewnym punkcie ich interesy przestały być zbieżne, ponieważ z handlowego punktu widzenia, jest tak w każdym biznesie, firmom zależało na tym, by każdy człowiek, mężczyzna, kobieta czy dziecko, zażywał ich lek, kupował ich produkt. Psychiatrzy natomiast nie chcieli posuwać się tak daleko, ale trudno zatrzymać rozpędzony pociąg. Nie zapominajmy, jakiej presji poddawany jest lekarz przepisujący leki. Odwiedza go tygodniowo około 10 przedstawicieli firm. Spędza godzinę, czasem dwie tygodniowo z ludźmi, którzy powtarzają w kółko to samo. Otrzymuje czasopisma zwane medycznymi, należące do przemysłu farmaceutycznego i też powtarzające to samo. Wreszcie poddawany jest presji tak zwanych liderów opinii, czyli wielkich profesorów medycyny, którzy wychwalają spektakularne wyniki leczenia tym czy innym środkiem. W zamian za zapłatę oczywiście. Trudno mu się przeciwstawić.
Na tym schemacie pokazano głównych graczy na rynku leków psychotropowych w Stanach Zjednoczonych. Instytucje kontrolne, fundusze ubezpieczeniowe, dystrybutorów socjalnych i medycznych, dostawców i producentów. Wszystkie te ogniwa są ze sobą powiązane. Wokół pacjentów widzimy przyjaciół, kolegów, instytucje religijne, grupy wsparcia. Wokół instytucji kontrolnych mamy ustawodawców, media. Wszystkie te ogniwa są poddawane badaniom po to, by pomagały promować leki. Ale głównym kluczem do sukcesu jest nauka. Jak jednak zdobyć dowody naukowe, które przekonają ludzi stojących za tymi ogniwami, że określona terapia jest najskuteczniejsza, że to jedyny sposób leczenia danej choroby? Przemysł farmaceutyczny finansuje 85% badań klinicznych, a nawet 97% tych najważniejszych. Dowiedliśmy, że prawdopodobieństwo wykazania skuteczności określonego leku jest ponad pięciokrotnie większe, jeśli badania są sponsorowane przez jego producentów, niż wówczas, gdy badania są finansowane z innych źródeł. To imponująca proporcja. Na ogół wierzymy, że badania naukowe są obiektywne, a nie stronnicze. Tymczasem ów system jest tak zbudowany, by próby kliniczne korzystnie wpływały na sprzedaż leków wytwarzanych przez sponsorów. Firmy farmaceutyczne trzymają rękę na wynikach tych badań, podobnie jak koncern produkujący Coca-Colę jest właścicielem receptury tego napoju. Przemysł farmaceutyczny wykazuje szczególną skuteczność w przekonywaniu tych lekarzy, którzy nie mają z nim nic wspólnego, którzy nigdy nie dostali grosza od żadnej firmy. Lekarze ci mają przeświadczenie, że są do tych firm wrogo nastawieni. Powiadają, kierujemy się dowodami, zapoznajemy z wynikami badań i na ich podstawie wyrabiamy sobie zdanie. Nie dostajemy pieniędzy od firm farmaceutycznych, ani nie zapraszają nas one na kongresy. Nasza opinia opiera się na wynikach badań. Problem jednak w tym, że w odróżnieniu od sytuacji z lat 60. ubiegłego wieku dziś, to firmy farmaceutyczne prowadzą te badania. Wszystkie badania kliniczne. Gdy byłem stypendystą w latach 1980-82, całymi godzinami analizowaliśmy wyniki badań klinicznych. Szukaliśmy niedociągnięć w obliczeniach statystycznych oraz w rezultatach, które nie odpowiadały na postawione pytania. Znajdowaliśmy mnóstwo błędów, ale nie pamiętam, by chociaż raz przyszło nam do głowy, że ich źródłem jest tendencyjność. Wiadomo, że nauka nie jest doskonała, ale tego nie dostrzegaliśmy. Nasi profesorowie nie mieli żadnych powiązań z firmami farmaceutycznymi. Nikt o czymś takim nie słyszał. To było nie do pomyślenia. Dziś widzimy, że w artykułach są błędy. Gdybyśmy mieli okulary pozwalające dostrzegać prawdę, zobaczylibyśmy, że szanowani profesorowie kroczący szpitalnymi korytarzami wyglądają jak kierowcy Formuły 1. Zamiast napisów Castrol czy Mobil nosiliby na swych białych fartuchach nazwy Merck lub Pfizer, ponieważ od tych właśnie firm biorą pieniądze. Wszyscy profesorowie mają takie powiązania. Jesteś młody i dokucza ci chroniczny ból pleców. Czujesz ból nawet, gdy wypoczywasz. Być może to zesztywniające zapalenie stawów, choroba bolesna i prowadząca do kalectwa, ale rozpoznana na czas, poddaje się leczeniu. Porozmawiaj o niej z lekarzem. Zajrzyj na stronę internetową. Internet daje pacjentom poczucie, że są w stanie dotrzeć do każdej medycznej informacji, jaką pragną zdobyć. Jeśli mają ochotę, mogą ją przeczytać bezpośrednio w czasopismach medycznych. Dane na temat chorób znajdą na licznych stronach internetowych. Mogą wymieniać informacje z przyjaciółmi oraz na forach internetowych z osobami cierpiącymi na podobne dolegliwości. W ten sposób nie tylko się czegoś dowiadują, ale też stają się dobrymi pacjentami. Dobry pacjent gromadzi informacje na temat choroby, zanim uda się do lekarza. Prowadzi własne badania.
Idzie do lekarza nie tylko po to, by wysłuchać jego opinii, lecz także w celu przedyskutowania z nim metody leczenia. Ale w takim postępowaniu tkwi pułapka, ponieważ zwłaszcza internet doskonale ukrywa źródła informacji. Mam pewien przykład. Właśnie się dowiedziałem od swojego lekarza, czym jest ból pleców, który dokucza mi od lat i sprawia, że rano trudno mi wstać. Moje stawy są wtedy całkiem zesztywniałe. Rozruszanie się zajmuje mi godzinę. Sam prysznic nie wystarcza. Otóż widziałem w telewizji podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej reklamę Franka Leboeufa. Piłkarz mówił, że taki ból pleców jest skutkiem zesztywniającego zapalenia stawów i że istnieje na to lek. No więc, gdy wróciłem od lekarza, wpisałem w internecie nazwę tej kampanii reklamowej. Zapamiętałem ją bez trudu, brzmi bowiem Dosomur, czyli przyparty plecami do ściany. Dowiedziałem się o mojej chorobie w roku 2000. Rozpoznano ją w następstwie powtarzających się bólów w obrębie kręgów szyjnych. Zesztywniające zapalenie stawów jest odmianą gośćca, cechującą się głównie bólami nocnymi i poranną koniecznością rozchodzenia aparatu ruchu. W dalszym ciągu tego filmu on opowiada o bólu pleców i szczegółowo opisuje objawy. Mówi, że wieczorami jest zmęczony. Ja też jestem zmęczony. Rano ma kłopoty z rozruszaniem się. Ja też mam z tym kłopoty. Krótko mówiąc, odnajduję tu swoje objawy. Chciałbym dowiedzieć się więcej. Zauważyłem, że się tu wypowiada jakiś ważny doktor. Stowarzyszenie naukowe, takie jak Francuskie Towarzystwo Reumatologiczne, ma na celu nie tylko prowadzenie badań naukowych zwanych podstawowymi. Jego misją jest także uczestniczenie we wszelkich działaniach prowadzących do lepszego poznania chorób o podłożu gośćcowym. Stowarzyszenie naukowe to brzmi bardzo poważnie, ale natychmiast spostrzegam coś, co mnie dziwi. Widzę oto tego pana, który jest profesorem w szpitalu publicznym. Za nim zaś w tle widzę napisy Pfizer. Zabawne, że są umieszczone z góry po lewej stronie i z dołu po prawej. Zabawne dlatego, że kiedyś jeden z moich przyjaciół, specjalista od reklamy, wyjaśnił mi, iż są to dwa miejsca ważne na obrazie, którego pozycję centralną zajmuje jakaś osoba. Być może jest tak nieprzypadkowo. Ale co w końcu mówi ten doktor? W skrócie, że rocznie na tę chorobę zapada 150 tysięcy osób, młodych osób, i że jej objawy są dość banalne. Do tego stopnia banalne, że nawet sam profesor nazywa chorobę bólem pleców u młodych osób. Dokładnie tak mówi. Ale mnie straszy ten doktor, mówiąc, że moja choroba może prowadzić do poważnego kalectwa. Zauważcie, mówi, że atakuje stosunkowo niewielu ludzi, sprawia dotkliwy ból, może kończyć się kalectwem, ale też, że można ją leczyć i że koszty leku zwraca w 100% ubezpieczenie społeczne. Ponadto dziś dysponujemy metodami diagnostycznymi, takimi jak nowoczesna radiologia, pozwalająca rozpoznać chorobę we wczesnym stadium. Przede wszystkim jednak od paru lat znamy bardzo skuteczną terapię. Ale ten lek wykazuje poważne działania niepożądane. Nie można ich jednak przeanalizować, ponieważ zbyt krótko się go stosuje. Przypuszcza się, że wpływa niekorzystnie na układ sercowo-naczyniowy, a być może zawiera również pewien czynnik ryzyka choroby nowotworowej. Zapomniałem dodać, że koszt jednego leczenia wynosi 1880 euro. Dobry wieczór, witajcie w Radarze. Nasz instytut przygląda się przemysłowi farmaceutycznemu, jak handluje on lekami i jaki wywiera nacisk na pacjentów, lekarzy, na rząd i media. Naszym celem jest zmniejszenie tego wpływu po to, by stosować leki bardziej racjonalnie.
We współpracy z programem telewizyjnym poświęconym obronie praw konsumentów wymyśliliśmy fałszywą kampanię reklamową. Chcieliśmy dowieść, jak firmy farmaceutyczne organizują kampanie informacyjne o chorobach, by sprzedawać swoje leki. Nawiązaliśmy kontakt z Agencją Badania Rynku. Powiedzieliśmy, że działamy z ramienia dużej firmy farmaceutycznej, która wynalazła lek przeciwko wzdęciom i że chcielibyśmy zbadać rynek, by się przekonać, jak często występuje ta dolegliwość. Wzdęcia dokuczają co czwartej osobie. U 86% tych osób występują objawy towarzyszące, takie jak kurcze żołądka i nudności. U 75% występują reakcje psychologiczne, na przykład wstyd i niepewność siebie. 76% tych osób nigdy w tej sprawie nie było u lekarza. Ponad połowa z nich chciałaby zażywać jakiś lek. Na okładce broszurki umieściliśmy fotografię ładnej kobiety z balonikami. To było niezłe, bo balony wypełnione powietrzem kojarzą się ze wzdęciem i przyjemnie wyglądają. W ten sam sposób robią to firmy farmaceutyczne. Pokazują pacjentów szczęśliwych dlatego, że zaradzili kłopotom. Skontaktowaliśmy się z lekarzami i poprosiliśmy, by wyłożyli te broszurki w poczekalniach. Zgodzili się. Uważali, że to bardzo udana kampania i w ogóle nas nie pytali, jaka firma za nią stoi. Nie byli ciekawi, czy to firma farmaceutyczna, czy może organizacja zrzeszająca pacjentów. Mogliśmy więc broszurki i plakaty zostawić w poczekalniach. Robiliśmy także filmiki z udziałem osób cierpiących na wzdęcia. Na przykład moja córeczka wystąpiła w roli uczennicy, której dokuczają koledzy z klasy, a nauczycielka mówi, że nie wypada puszczać bąków przy innych, że to nieeleganckie. Teraz lekarz przepisał jej na to pigułki i kłopot się skończył. Nawiązaliśmy kontakt z telewizją, z produkcją seriali, a także z programami informacyjnymi. Zapytaliśmy, czy można by było zwrócić uwagę na problem wzdęć. Tak, było to możliwe. Jednemu z seriali, bardzo popularnemu w Holandii, Dobre i złe czasy, musieliśmy zapłacić 50 tysięcy euro za to, by w jednym z odcinków któryś z głównych bohaterów poskarżył się żonie, że nękają go wzdęcia. Ta radzi mu, by poszedł do lekarza. W kolejnej scenie mąż siedzi w poczekalni, gdzie na ścianie wisi nasz plakat z kampanii na temat wzdęć. O Polytabletce była po raz pierwszy mowa w specjalnym wydaniu czasopisma British Medical Journal z 2003 roku. We wstępie wydawca napisał, że jest to najważniejszy artykuł dotychczas w nim opublikowany, a prawdopodobnie bardziej znaczący od tych, które ukażą się w nim w przyszłości. Taka opinia robi duże wrażenie, zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę, że Polytabletka była wówczas lekiem czysto teoretycznym. Autorzy artykułu proponowali, by zamiast systematycznych badań populacji w kierunku wykrycia nadciśnienia krwi, podwyższonego poziomu cholesterolu czy cukrzycy i zamiast działań prewencyjnych całej populacji, która przekroczyła określony wiek, podawać tabletki leczące wszystkie te zaburzenia naraz. Taka teoretyczna pigułka zawierałaby jakiś diuretyk, jakiś beta-bloker, lek z grupy inhibitorów ACE, kwas foliowy i aspirynę. An ACE inhibitor.
Każdy z tych środków działałby zapobiegawczo lub terapeutycznie, lecz wykazywałby jednocześnie pewne działania niepożądane. Oba te działania byłyby odpowiednio przebadane na modelach, a proporcje ich wyważone w tabletce. Autor wyraził przypuszczenie, że pigułka zmniejszyłaby śmiertelność w następstwie chorób sercowo-naczyniowych o 88% wyłącznie dzięki zażywaniu jej przez wszystkie osoby, które przekroczyły 50. rok życia. Choć politabletka była pomysłem iście orwellowskim, natychmiast wzbudziła entuzjazm. Setki ludzi pisało do internetowego wydania czasopisma, zapewniając, że gdyby istniała, bez wahania zaczęliby ją zażywać. Inni proponowali rozwinięcie projektu. Dlaczego miałaby być wytwarzana tylko jedna politabletka? Lepiej byłoby produkować jej wersję dla mężczyzn, zawierającą lek przeciw nowotworom prostaty, i drugą dla kobiet z tamoksyfenem, obniżającym ryzyko raka piersi. Zatem byłaby to pigułka, jaką mielibyśmy zażywać do końca naszych dni. Tak więc przez 30 lat bralibyśmy po 10 tabletek dziennie, by zapobiec chorobom, których ryzyko wystąpienia wynosi mniej więcej jak 1 do 100. Medycyna zupełnie oszalała. Po prostu straciła poczucie tego, co jest rozsądnym ryzykiem, możliwym do podjęcia, a co nim nie jest. Warto w tym miejscu przytoczyć słynny cytat z francuskiego lekarza Pinela o sztuce leczenia. Wspaniale, gdy umie się podać lek leczący chorobę. Ale większą sztuką jest wiedzieć, kiedy nie należy leczyć. Straciliśmy tę umiejętność, ponieważ rynek nie rozumie słowa nie. Wersja polska, Kanał Plus. Tekst Elżbieta Turlejska, czytał Janusz Szydłowski. Thank you.